Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam coś na śniadanie. Super musli dla dzieci Gwiezdny Pył firmy Purella. Mamy tutaj źródło fosforu, błonnika, potasu i magnezu. Opakowanie 200 gramów. Tu nam sugerują, że to są 4 porcje. No i możliwe, że dla dzieci to są te 4 porcje. Powiedzmy, jak dla mnie to są 2 porcje 100-gramowe. I taka jedna moja porcja ma 335 kilokalorii. No, nie jest to zbyt dużo. Na śniadanie niekoniecznie czasami trzeba jeść duże posiłki. Można sobie coś dojeść później. Dobre jest opakowanie, ma zamknięcie strunowe. Można to sobie podzielić, powiedzmy, że w domu na 2 porcje i przygotowywać w tym opakowaniu już. Nie ma tu niestety mleka, więc to mleko trzeba dodać. Raczej mleko, bo z wodą raczej to nie będzie smakować. Tu jeszcze specjalnie jest ta spirulina, żeby ładnie wyglądało. Pewnie dlatego, żeby dzieci były zadowolone, jaki to fajny kolor. Nic poza tym. Jeśli chodzi o skład, to mamy bardzo dobry, bo mamy pełnoziarniste płatki zbożowe, pszenne i owsiane, rodzynki, kawałki czekolady, żurawina suszona, papaja suszona, daktyle suszone, mąka ryżowa, kasza jaglana ekspandowana, koncentrat 1,2 spiruliny, sproszkowany sok z jagód akai. No i to tyle, jeśli chodzi o skład. Tu oczywiście poszczególne dokładne skład jest podany, z czego się składają te kawałki czekolady, czy nawet te owoce suszone, bo tam oczywiście jest też na przykład cukier, czy olej, czy coś w tym rodzaju. No ale jeśli chodzi o skład, jest bardzo dobry. Nie ma tu żadnych dziwnych rzeczy, konserwantów, czy innego syfu. Spora ilość tych owoców. Mamy tutaj całą tabelkę do przeglądnięcia, jak kogoś to interesuje. Jak ktoś się orientuje, to wie, czy jest to produkt. Dlatego pewnie taka cena, jakby to nie było reklamowane przez znaną, dlatego że jest znana osoba, pewnie byłoby to tańsze. Ja raczej w normalnej cenie bym to nie kupił. Jak zwykle kupię to w promocji, więc w promocji jest jak najbardziej ok. Można to zrobić w tym opakowaniu. No i tak powiedzmy, że w terenie bym takie coś sobie zrobił, no ale to, żeby było lepiej widoczne tutaj na filmie, to sobie jednak to przesypię. Mam tu już odmierzoną jedną porcję, reszta została w domu, na inny raz. Jest to w takiej postaci. No i zalewamy to mlekiem. Teoretycznie w terenie można zrobić tak, że do tej mieszanki dodajemy mleko w proszku, a w terenie przygotowujemy tylko wodę, zalewamy, wymieszamy i będzie ok. Raczej ciepłą, bo w zimnej wodzie to mleko się nie za bardzo chce rozpuścić, chyba że ktoś lubi takie coś z grudami. No ale coś na zimno też można zjeść, chyba że ktoś musi mieć na ciepło, zawsze to mleko można podgrzać. No już tutaj nabiera fajnego koloru. Dzieci na pewno zadowolone z takiego czegoś, bo niezbyt często pewnie takie coś spotykają. No i chwileczkę trzeba poczekać i zobaczymy na efekty tego czekania. Chwila minęła. Ma to taki fajny, niebieskawy kolor. Ale raczej nie dla koloru się to je. Ta kasza jaglana, ta biała, taka ekspandowana, czyli dmuchana. Tak jak ryż jest w takiej postaci też. No owoców jest tu całkiem sporo. Nie jest tak, że jest tylko parę sztuk i tyle, a tu jest spora ilość. Jest to dosyć słodkie. No, częściowo z tej czekolady, częściowo
z tych owoców, które też są z dodatkiem cukru. Są te płatki, jest ta kasza. Jak dla mnie, jak na śniadanie, coś innego od owsianki jest ok. Jeśli ktoś oczywiście lubi coś na, powiedzmy, mocno słodko, no te płatki czekolady też tu są jak najbardziej widoczne. Takie małe kwadraciki. No od czasu do czasu coś innego zjeść niż typowa owsianka jak najbardziej można. Tym bardziej jak ja kupię to w dobrej cenie. W raczej takiej regularnej, jaka jest w sklepach. Nie sądzę, żebym to kupił, chyba że tylko raz do spróbowania. Chociaż jest to na zimno, ale i tak to jest smaczne. I sporo słodkie. No ale sporo jest tych owoców, więc słodycz skądś musi się brać. Nie jest to jakieś mdłe czy coś w tym rodzaju. Jak dla mnie dobra mieszanka. Na śniadanie. Ja takie coś polecam, jak ktoś chce sobie spróbować i jemu odpowiada akurat cena, bo raczej w takiej cenie, co ja kupiłem, to już chyba raczej nie ma. No ale zawsze można poszukać, może się znajdzie, albo będzie w przyszłości. I ja polecam takie coś, dwie spore porcje. Jest ok. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.